Dwa tygodnie temu wybierałyśmy się z Jolą na przekucie nosa i zaczął się korek niedaleko stąd. I co ciekawe, utknęłyśmy w tym korku za Astonem Martinem. Niecodziennie się widzi taki samochód. Samochód, który w nazwie ma połączenie dwóch jakby sprzecznych rzeczy. Aston to jest nazwa toru wyścigowego, a więc jest powołany do wyścigów. I Martin, jedno ze znaczeń tego imienia, to jest jaskółka, zwiastun. I tak wlakłyśmy się za tym Astonem Martinem. On ma taki piękny logotyp z tyłu, rozłożone skrzydła, ale wcale nie leciał. I wymknęło mi się po prostu, lepiej się nazywa niż wygląda. Wiecie, on wygląda dobrze. Tylko ja myślałam o tym, jak on się zachowuje. I w pewnym momencie, jak dojechaliśmy do tunelu, on błyskawicznie w ogóle przyspieszył, zaczął wyprzedzać wszystkie samochody i po tym tunelu rozległ się potężny huk jego silnika. Próbowałam docisnąć pedał, żeby go dogonić. Generalnie nie musiałam tego robić, bo zaraz potem znowu stanął przede mną w korku. I zaczęłam sobie patrzeć na tego Astona Martina. Ekskluzywny samochód, robione ręcznie. Potężne 12 cylindrów pod maską. 700 koni mechanicznych. Ludzie się spierają, co jest szybsze. Ale Aston Martin na swoim liczniku ma 600 km na godzinę. Ma ograniczenia do 335. I wiecie co? Tacy jesteśmy w duchu. I ja zobaczyłam, że wielu ludzi nie czuje się Aston Martinem, ale buduje tylko na tych tunelach. Wjazd w tunel, uwolnienie szybko mocy i jakoś się tutaj podbuduje tym dźwiękiem silników. Jest dzisiaj dużo służb rozkręconych na podstawie tego właśnie. O tym mówiła Agata, o to się modliła. Wjechać w tunel, porozkoszować się jakimś uwolnieniem mocy, a później z powrotem szara mysz. I wcale ludzie nie żyją, jakby mieli te 12 cylindrów pod maską. I jak jechaliśmy za tym Astonem Martinem, przypomniałem się takie sytuacje, kiedy jeździliśmy jeszcze ze Sławkiem na zloty motocyklowe. I zawsze było standardowe pytanie. Dwa właściwie. Ile wyciąga? I zaraz potem, jak padła satysfakcjonująca, zapierająca dech w piersiach odpowiedź, to było pytanie, a ile pali? No i jak się dowiadywali, ile pali, no to już mieli usprawiedliwienie w głowie, że nie, lepiej nie mieć czegoś takiego. A ja wczoraj, znaczy w zeszłym tygodniu, na uwielbieniu, w ogóle miałam głos. Niech pali wszystko. Niech pali wszystko. Jesteś Astonem Martinem. Niepowtarzalnym. Ktoś cię stworzył. Masz położyć życie, żeby spaliło się wszystko. Włóż w to wszystko. W ogóle, czy jesteś gotowy na to, żeby prezentować wielkość? Czy jesteś gotowy na to, żeby spalić wszystko? Czy chcesz po prostu żyć od położenia rąk na kogoś do położenia rąk na kogoś? Moc jest dobra, ale tak jak dzisiaj Artur mówił, nie żyje się cudami. Cuda nie tworzą życia. My mamy żyć. Jak jesteś Astonem Martinem, tak? To możesz jechać sobie wolno i patrzeć, co jest za szybą.
ale w odpowiednim momencie możesz przyspieszyć, wyprzedzić kogoś. W ogóle ja bym bardzo chciała pojeździć takim Astonem. Amen. Amen. Nie wolno ci się zadowalać z krótkotrwałych manifestacji mocy w twoim życiu, bo to nie tworzy twojej wartości. Nie wolno ci na tej podstawie budować swojego życia ani poczucia tego, kim jesteś. Nie wolno ci przeżyć życia w szarych korkach, podczas gdy jesteś Astonem Martinem. Musisz wybierać inną drogę. Musisz się wyrażać non-stop, a nie tylko wtedy, kiedy usługujesz, kiedy wjeżdżasz w ten tunel i chcesz usłyszeć, jak brzmią twoje silniki. Amen.